Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławskim Parku została otwarta altana chińska, która na co dzień jest zamknięta dla zwiedzających. Altana jest najstarszym obiektem w ogrodzie księżnej Izabeli. Poza zwiedzaniem odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Czyżewskim, autorem powieści zatytułowanej Izabela – Świat w płomieniach. Zwiedzający mieli możliwość skosztować różanych konfitur i napić się specjalnie skomponowanych na tę okazję mieszanek herbat inspirowanych postacią księżnej. Spotkaliśmy się dzisiaj w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło EDD to żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń, a takie puławskie to inspirujące dziedzictwo księżnej Izabeli. Spotkaliśmy się w Ogrodzie Dolnym, w okolicach altany chińskiej, najstarszego pawilonu ogrodowego z czasów księstwa. Zostały zaproszone szczególne osoby, szczególni goście. Właśnie trwa promocja książki Izabela – Świat w płomieniach. Jest to najnowsza powieść pana Krzysztofa Czyżewskiego, którą właśnie księżna natchnęła do tego, aby napisać przepiękną powieść. Dodatkową atrakcją jest udział herbaciarni Czartoryska, dzięki której możemy skosztować wspaniałych herbat, które powstały również dzięki inspiracji osobą księżnej Izabeli. Jak wiemy, księżna Izabela bardzo lubiła pić herbatę. To również w swojej powieści podkreślał pan Krzysztof Czyżewski. Oprócz kawy, oprócz herbaty, której właśnie można skosztować w otoczeniu altany chińskiej, najstarszej herbaciarni chyba w Polsce, można też spróbować konfitur różanych, przygotowanych przez manufakturę różaną z Końskowoli, gdzie właścicielki zamykają to dziedzictwo regionu i dziedzictwo rodziny w takich przepięknych, malutkich słoiczkach, a my dzisiaj podczas Europejskich Dni Dziedzictwa możemy delektować się i intelektualnie, i duchowo, i korzystając z tego otoczenia i z pięknej pogody, która nam sprzyja, spędzić bardzo miło popołudnie w otoczeniu przepięknych zabytków i z świadomością tego, iż naszym obowiązkiem jest ochrona dziedzictwa narodowego. Niecodzienna oprawa imprezy sprawiła, że przez chwilę można było poczuć klimat minionej epoki.